poniedziałek, 29 sierpnia, Onet Wakacje, Karolina Opolska. Chociaż ten nasz dzisiejszy program powinien się nazywać bardziej Onet Powrót do Szkoły i Biura, bo tym głównie będziemy się zajmować. Co prawda przeniesiemy się jeszcze na chwileczkę nad polskie morze, gdzie nadal jest pięknie i nadal jest dużo turystów, ale jednak skupiamy się na tym, że to są naprawdę niestety ostatnie chwile wakacji, pięknych wakacji, ale w związku z tym, że mamy jeszcze te 3 dni, to zerknijmy sobie na sam początek, jaka nas czeka pogoda w tych ostatnich chwilach lata. I jak na polskie lato, mogłoby się nam wydawać, że jest całkiem ładnie, ale te wakacje, te, które się już teraz kończą, trochę nas rozpieściły i było strasznie pięknie, ciepło, gorąco, słonecznie, a dzisiaj już no, trochę z tym gorzej. Co prawda jeszcze na południu mamy pełne słońce, ale to już są temperatury, które nie będą przekraczały 23 stopni Celsjusza. Natomiast wybrzeże, no to już jest 20, 19, w Kołobrzegu będzie padało. Ale słuchajcie, no to ciągle jest pogoda, która pozwala na spacery, pikniki i wypoczynek, więc korzystajmy póki możemy, bo już niedługo nie będziemy mogli. I między innymi dlatego zaprosiłam do rozmowy stylistkę i projektantkę mody Martę Siniło. Cześć, cześć Marta. Witaj. A zaprosiłam się dlatego, między innymi, tutaj nie ukrywam, żeby rozwiązać ten spór, który trwa w naszej redakcji od wielu tygodni, ale myślę, że w wielu firmach, to znaczy jak wolno ubierać się do pracy. No bo ostatnie tygodnie były bardzo ciepłe, wielu z nas było na wakacjach, przyzwyczailiśmy się do tego, że możemy nosić no właściwie cokolwiek, luźne ubrania, odkryte nogi, odkryte ramiona, dekolty. No i wracamy teraz do biura. Nadal jest w miarę ciepło. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że tak jest. Jesteśmy pięknie opaleni. A co nam wolno? Okej, okay, czyli co wypada, co nie wypada, tak? Ale może dobra, zacznijmy od kobiet. Okej. Okay. Gołe nogi, odkryte ramiona, dekolty. Ja to inaczej. Jako projektant i stylista dzielę to w ogóle troszeczkę inaczej. Czyli jest coś takiego, co się nazywa dzianiną. Nie wiem, czy państwo, czy ty wiesz. Dzianina i tkanina. Podejrzewam, że to jest nasza różnica, ale może nie wszyscy. Czyli dzianina to są te takie mięciutkie rzeczy, rozciągliwe, jak dresy, t-shirty, leginsy i wszystkie pochodne. Czyli to takie, wiesz, to, co możemy naciągnąć. A tkanina to jest ten taki materiał tkany. O, ja mam koszulę z tego, to są spodnie, to są wszystkie. A ja co bardziej mam na sobie? Sukieneczkę, przepiękną. Ale to jest dzianina czy tkanina? To jest tkanina, bardzo wygodna. Właśnie to jest jakby, to jest idealne. Konsensus pomiędzy tymi dwoma materiałami, które odróżniają trochę ten look casualowy od takiego bardziej oficjalnego. I no i wiadomo, że wakacje są takie, że chcesz wskoczyć w ten t-shirt, w ten dres, w te krótkie spodenki i w tym się czujemy najlepiej. Ale myślę, że gro z nas też troszeczkę, ja zawsze tak mam przynajmniej, troszeczkę tęskni za takim jakby jednak ubraniem się. I może już tam w szafie szykujecie sobie jakąś wyprawkę, tak jak na pierwszy dzień, jak na pierwszy dzień szkoły. No i te dzianiny niestety robią to u wszystkich panów z brzuszkiem. Oczywiście kobiety w ciąży, tutaj embargo absolutne jest na nie, ale też bielizna jest bardzo pod tymi dzianinami widoczna. Generalnie jest to strój trochę... Ważne pytanie, przepraszam, że ci przerwę. Dawaj. Bielizna, bo tutaj nie ukrywam, że to koleżanki z redakcji mnie prosiły, żebym cię zapytała, czy trzeba nosić zawsze pod ubrania staniki. No, nie zawsze trzeba. To zależy wszystko od tego, jakim dysponujemy biustem, bo wiadomo, obfity biust inne budzi wrażenie, jeśli jest w t-shircie pokazywany bez biustonosza, a i zupełnie inny taki mały sportowy biust, jaki na przykład mam ja. Więc to wszystko zależy od materii, którą dysponujemy i od tego, jak to się prezentuje. Myślę, że jest dużo okazji, gdzie możemy bez tego stanika spokojnie wychodzić i ten biust jakoś tak dyskretnie prezentować. Biura? A do biura, no nie chcę zabrzmieć tutaj jak taka konserwa totalna, że nie. Ale myślę, że lepiej nie. Myślę, że fajnie jednak gdzieś tą łapać ten balast i równowagę, że jest to praca. W Polsce nigdy nie było dress code'u, nigdy nie było takich oficjalnych zasad. Ale jest sporo bardzo wygodnych, bardzo ładnych staników, które mogą nawet gdzieś tam częściowo być widoczne, czy pod bluzką i fajnie jednak, jak on jest i się w pracy skupiamy na pracy. No nie chcę być taka, że... Ale po co?
co to. Dobra, to zostawmy te staniki. Okay, i tak. Teraz gołe nogi. Czy koniecznie te znienawidzone, okropne rajstopy muszę zakładać do biura, czy mogę mieć latem nie, gołe nogi? Nie, już zostawmy te rajstopy, już ich nie ubierajmy. To już jest jakby epoka kamienia łupanego. Wydaje mi się, że gołe nogi nie są tutaj niczym strasznym. U panów, jeżeli chcielibyśmy... No właśnie, a u panów, bo u nas, to od razu ci mówię, trwa spór, czy facetowi wypada przyjść do pracy w krótkich spodenkach. No widzisz, znowu będę taką ale ja dbam o państwa dobry styl i o dobry wizerunek. Tutaj z tego powodu zostałam zaproszona, więc będę jak gdyby trzymała ten front. No i co, jeżeli panowie chcecie czuć się wygodnie, no to już pójdźmy na taki kompromis, że okej, na górze dzianina, niech to będzie ten t-shirt albo może koszulka polo, wiecie jak to wygląda, jest takie dzianinowa, ma kołnierzyk, więc jest wygodna, a w fasonie trochę bardziej formalna. Oczywiście bez żadnych tam nadruków, no nie wiem, trupich czaszek, emblematów i tak dalej, oczywiście wszystko zależy kto gdzie pracuje. No i do tego możemy na dół ubrać takie spodnie materiałowe jak chinosy, jakieś takie z materiału właśnie tej tkaniny, na górze dzianina, do tego może mokasyny, nawet bez skarpetek, jeszcze żeby to nie było takie bardzo... no, że tam but wiązany i skarpeta, spodnie od garnituru, ale jakiś taki środek trzeba łapać. A czy poza służbami mundurowymi z twojego doświadczenia wynika, że są takie zawody, no skupmy się na Polsce, czy są takie zawody w Polsce, które absolutnie wymagają jakiegoś takiego ścisłego dress code'u, że musi być ta koszula, marynarka, u faceta krawat. Oczywiście, że wrócę jeszcze do tych shortów, bo teraz sobie przypomniałam takie luki z pokazu, że może jak są shorty męskie, to na górze musi być marynara i koszula. I wtedy to jest okej. Okay. Tak, wiesz o co chodzi, okay. Że nie, że shorty... Ale to muszą być jakieś shorty, nie takie jeansowe czy jakieś hawajskie. Nie. Takie shorty szerokie typu bermudy i na górze koszulka i wtedy marynarka. I z marynarką te shorty mają prawo bytu. To jest już zupełnie takie nowum, to jest jakby hot trend. Jak panowie chcecie się pokusić, proszę bardzo, można eksperymentować. A tutaj wracając do tych uniformów i służb, myślę, że w Polsce generalnie jest tego mniej, no bo jakby ten szyk korporacyjny, też trochę pandemia go zmieniła. Ludzie bardziej się ubierają jak chcą, no ale oczywiście, że idziemy do banku, czy kupujemy samochód od pana w salonie, no to fajnie jest, jeżeli on podejdzie do nas w garniturze. Idziemy na rozmowę, żeby zapisać dzieci do przedszkola. Tak. No, więc jest kilka tych zawodów, które jak gdyby muszą, wymagany jest ten uniform. W części zawodów to jest element jakby sprzedażowy. Ja też sama kiedyś pracowałam w butiku Prady w Selfridges i tam było ode mnie wymagane, żebym właśnie miała takie włosy spięte, uniform, biała koszula i to tak było, tak? Więc gro firm po prostu zastrzega sobie gdzieś tam w kontraktach nawet tą formę, w jaki sposób powinien ten człowiek się ubierać do pracy. Polacy tego nie cierpią, bo my nie jesteśmy narodem, który łatwo się podporządkuje. No stąd ten odwieczny spór z tym o tych krótkich spodenkach, czy nie, wolno, no panowie, czy nie to wolno. Już tak robiąc porządek, Karolina. Shorty panowie, zostawiamy koledzy, w szafie. Słuchajcie uważnie lato się teraz. Kończy, trzeba się ogarnąć. Ja wiem, że to może się podobać bądź nie, ale nastawmy się pozytywnie. Pewnie jesień będzie piękna, ciepła, cudowna. Wyciągamy w szafie wszystkie nasze materiałowe koszule, spodnie, coś, co jest jeszcze lekkie i przewiewne, jak len, jedwab, bawełna. Takie fajne materiały do noszenia, że czujemy, że nie będziemy się w tym pocić, że koszula nie przyklei nam się do pleców. Len ma prawo się gnieść, więc jakby zostawmy sobie takie fajne, jakościowe tkaniny z odrobiną tej dzianiny, czyli jeżeli dziewczyna chce koniecznie iść w dżinsach i w podkoszulku do pracy, to niech weźmie lnianą marynarkę ze sobą, jakiś fajniejszy but i to będzie właśnie taki gdzieś tam złoty środek w tej sytuacji. A zaciekawiło mnie, bo powiedziałaś, że w pandemii coś się zaczęło zmieniać. Czy z twoich obserwacji jako stylistki faktycznie jest tak, że po tej, znaczy pandemia ciągle trwa, ale powiedzmy po tym najtrudniejszym momencie, który wszyscy spędziliśmy w domach, w tych dresach, w tych piżamach, w tych wyciągniętych t-shirtach, wracamy do pracy inaczej ubrani? No już myślę, że wszyscy mają na to wywalone troszeczkę, brzydko mówiąc, bo faktycznie ta pandemia spowodowała, że możemy przyjść w dresie do pracy i dalej pracujemy, jesteśmy efektywni, dostajemy to wynagrodzenie, więc dlaczego teraz nagle... A tobie się to podoba? Wiesz ten trend? Co... To jest
jest też trochę tak, że wiele rzeczy się przeniosło online. Jeżeli ten backstage jest niewidoczny, czyli to wydaje mi się, marynarka i bokserki. Tak, to wydaje mi się, że to jest okej, ale moment taki, gdzie ja jednak lubię jakiś szyk, jakiś system, jakiś rytm i uważam, że po to na całym świecie zostało stworzone, żeby ludzie wiedzieli, że są w pracy, czuli, że są w pracy. Ktoś, kto wchodzi do tej firmy, to wie, jakiego rodzaju jest to instytucja, czy to jest bank, czy to jest kreatywna agencja reklamowa. To są bardzo różne rzeczy. No, jak ja idę na spotkanie do agencji kreatywnej, to tam wszyscy bardzo dziwnie wyglądają i to jest jakby na porządku dziennym. Ja też troszeczkę tego oczekuję, nawet jako stylistka, że oni tam będą tacy wykręceni. Ale od pana na wysokim stanowisku w urzędzie, no to oczekuję, żeby był czysty, ładnie ubrany. No, wiem, brzmię trochę jak stara babcia. To jeszcze na sam koniec mi powiedz, i to będzie bardzo egoistyczne z mojej strony pytanie, tatuaże w pracy. O nie! Zastanów się, co odpowiesz. Karolina, wpychasz mnie na minę. No dobra, tatuaże czy są okej w pracy? Ale dobrze, jak ty współpracujesz z różnymi firmami, zatrudniasz modeli do sesji zdjęciowych, czy oni już zatrudniasz też takich kolorowych, właśnie kolorowych w cudzysłowie, no, tak, czyli są całe, tatuaże, kolczyki? To tak, już jest... są całe agencje, na przykład w jednych masz tylko tych widziane? Wytatuowanych i wykolczykowanych. Ale oczywiście... czy na przykład takie bardzo marki dbające do tej pory o wizerunek, taki casualowy? No, często to tak jest, że na castingu przychodzi model i on już jak gdyby wygląda, czy modelka, i on wygląda wszystko okej, okay, nagle tam podnosi rękę, a tutaj puf, skorpion albo coś takiego. Wszyscy, o nie, to będzie trzeba malować. To weźmy jednak kogoś, kto nie ma tej dziary. Więc tak to jest. To zależy wszystko, kogo ten model ma grać. Czy on ma być rock'n'rollowcem, czy on ma być właśnie panem z banku, czy z biura. Ale te tatuaże są w tej chwili tak powszechne. Wiele ludzi je ma. Są też świetne kosmetyki kryjące. Więc jak to jest super modelka, na której nam zależy, no to po prostu zamalowujemy ten tatuaż. On przeważnie mają trochę mniej niż ty masz. Nie wierzę. Marta, bardzo ci dziękuję za rozmowę i wszystkim moim kolegom redakcyjnym polecam przesłuchanie tej rozmowy i wyciągnięcie wniosków z fragmentu dotyczącego krótkich spodenek w pracy. A teraz się przeniesiemy, tak jak zapowiadałam wcześniej, na chwilę na polskie wybrzeże, bo w chałupach spędził weekend nasz kolega redakcyjny Bartek Bublewicz. No i sprawdzimy, co tam widział, z kim rozmawiał i w ogóle jak tam teraz jest. No niestety wakacje 2022 powoli dobiegają końca. My korzystamy z tego, że cały czas piękną pogodę mieliśmy w ten ostatni weekend na polskim wybrzeżu, a dzisiaj pokażemy i opowiemy Państwu, jak wygląda życie na wielkim polu kempingowym w chałupach. Zawsze chciałem przyjechać, odwiedzić to miejsce. My tu też zostajemy do jutra i będziemy śledzić, jak ta pogoda się zmienia, bo pewnie poniedziałek już nieco bardziej deszczowy i nieco chłodniejszy. Niektórzy w miastach pewnie tego oddechu potrzebują. Tutaj raczej wszyscy z tej dobrej pogody korzystamy. To widać chociażby na drogach, jak tutaj jechaliśmy. Tłumy zmierzały na Półwysep Helski i tłumy teraz w niedzielę, już kończąc wakacje, kończąc weekend, wyjeżdżają. Niesamowite miejsce ze względu na klimat, jaki tutaj panuje, i atmosferę, bo to właśnie ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają, niektórzy od wielu, wielu lat. Na przykład mamy tutaj kolegę i to też jest dowód na to, jak łatwo tutaj te znajomości się nawiązuje. Może się trochę obrócimy, żeby pokazać Państwu, jak jest tu pięknie. Przyjeżdżasz tutaj z rodziną od lat 19? Tak jest, zgadza się. No jak te pierwsze lata tutaj wyglądały? Czym zajmujesz się dzisiaj? No bo związaliście swój wakacyjny czas, swoje wakacyjne życie z chałupami właśnie. Co roku tutaj jesteście. Życie nasze tutaj wygląda dość prosto. Zazwyczaj nie jest to nic skomplikowanego. Śniadanko, jakieś pływanko, dobre samopoczucie, troszkę towarzystwa, troszkę zabawy, troszkę muzyki. Życie tutaj jest proste i beztroskie. Każdemu zdecydowanie polecam. Jest tutaj miejsce dla każdego. Prawie cały czas pogoda rozpieszcza. Szczególnie teraz mamy dość przyjemną temperaturkę, wiaterek w sam raz na pływanie. To aż chce się przyjeżdżać, korzystać z tych klimatów, które nam daje Półwysep Helski. Gorąco, z całego serca polecam każdemu, kto szuka
odrobinę odpoczynku. Jest to idealne miejsce do tego, żeby się troszkę zresetować. Ciebie i twoją miłość do tego miejsca zaszczepili w tobie rodzice, którzy sami cały czas pływają, są aktywni, więc nie przyjeżdżają tu tylko plażować, tylko są na wodzie i ty cały czas na tej wodzie jesteś też. Tak jest. Na tym to właściwie polega od kilkunastu lat. Jako mały Miki zostało mi zaszczepione pływanie na windsurfingu przez ojca, za co jestem dozgonnie wdzięczny, gdyż poprowadziło mnie to w najlepszą możliwą stronę, w którą mógłbym się udać. Pływamy, kiedy tylko się da. Jeśli tylko jest wiaterek, to staramy się z niego skorzystać. Jest zaopatrzenie sprzętowe, więc mamy na czym pływać. Nie nudzi się nam, jeśli wieje, a jeśli nie wieje, no to cóż, idziemy na plażę. Drodzy Państwo, to jest też niesamowite miejsce, bo nawet jak z lotu ptaka czy z drona oglądamy te wszystkie przyczepy po horyzont właściwie, kilkaset myślę przyczep, tutaj jest spokojnie, kilka tysięcy ludzi w piku sezonu letniego. No i mam takie wrażenie, że wy tu troszeczkę żyjecie jak w takim małym miasteczku, samowystarczalnym. Tutaj sąsiad sąsiadowi zawsze pomoże, zawsze ze sobą możecie porozmawiać i nawet z tego, co już zaobserwowałem, te takie małe nawet znajomości, kurtuazyjne tutaj odgrywają bardzo dużą rolę. Po prostu się znacie, uśmiechacie do siebie, jest tu atmosfera przyjaźni. No ze świecą szukać takich beztroskich miejsc w Polsce nawet. No, lepiej bym tego nie ujął. Jest to bardzo piękna rzecz móc wyjść z przyczepy i uśmiechnąć się do sąsiada albo do jakiejkolwiek innej osoby, którą mijamy tutaj na co dzień na miejscu. To jest jedna z tych rzeczy, dla której się tutaj przyjeżdża. Jeśli ktoś potrzebuje małego restartu lub po prostu poprzebywać w odpowiednim otoczeniu wśród czułych, prawdziwych, szczerych ludzi, to jest to miejsce, w którym takich ludzi się znajduje. Człowiek zawsze czuje się swobodnie. Jest to swojego rodzaju bańka, w której człowiek zostaje i nie chce z niej wychodzić. Raczej wiadomości, newsy omijają nas szerokim łukiem. Jesteśmy sobie tutaj we własnym świecie i staramy się z niego korzystać garściami, a czas płynie nieubłaganie i niestety pomału się to kończy, dlatego cóż, jesteśmy tutaj i staramy się z tego brać garściami, jak na co dzień, gdyż ten czas po prostu ucieka nam przez palce. Bardzo dziękujemy. Jeszcze w tej bańce przez minutę z Państwem zostaniemy, więc może pokażmy, bo warunki przed chwilą były wyśmienite, żeby chociażby kitesurfing uprawiać czy windsurfing. No i niesamowity jest to widok. Zawsze jak nawet przejeżdża się samochodem i te latawce widzi się gdzieś na horyzoncie, czy nawet bliżej brzegu, robi to ogromne wrażenie. Ogromne pole kempingowe i klimat tego miejsca, który my poznajemy tutaj od kilku godzin i będziemy tutaj prawdopodobnie do jutra, żeby troszeczkę na tym ostatnim finiszu wakacji odetchnąć, pokazać też Państwu to, jak wygląda zupełnie inna odmiana Morza Bałtyckiego, zupełnie inne wydanie także w czasów, bo ludzie tutaj w zdecydowanej większości przyjeżdżają nawet na cały okres wakacji. Zapytajmy, ile taka przyjemność kosztuje, na przykład dla rodziny 2+1, pobyt tutaj od czerwca do końca sierpnia to koszt ze wszystkim około 50 tysięcy złotych. Tanio nie jest, ale wszyscy, którzy tutaj przyjeżdżają i wracają co roku, nawet przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat, mówią, że nie wyobrażają sobie urlopu nawet w dużo, teoretycznie, dużo atrakcyjniejszych destynacjach turystycznych. W chałupach jest im po prostu najlepiej. No to mnie zdecydowanie nie stać na wypad wakacyjny do chałup, ale wróciliśmy z nadmorza, a tutaj za rogu wyłania się i złowieszczo macha szkoła. No i na przykład moja córka, która właśnie za 3 dni zaczyna 4. klasę, strasznie się denerwuje, bo mówi, że we wszystkich reklamach, na wszystkich plakatach wszyscy do niej mówią, że już za chwilę szkoła, a ona jeszcze ma 3 dni wakacji, ona nie chce słyszeć o tym, że już za chwilę szkoła. Ale tak na poważnie, szkoła się zbliża i część rodziców wpada w taki szał, że teraz te dzieci trzeba pozapisywać koniecznie na angielski, niemiecki, tenisa, szachy, capoeirę, korepetycje z matematyki i tak dalej, i tak dalej. I te dzieciaki od najmłodszych lat wrzucane są w taki kierat pracy, wyników i tak dalej, i tak dalej. No i właśnie dlatego zaprosiłam Przemysława Staronia, nauczyciela. Cześć Przemku.
Cześć Karolina, dzień dobry wszystkim. Powiedz mi proszę, czy to naprawdę tak musi wyglądać, że te dzieci od najmłodszych lat oprócz szkoły muszą mieć po prostu codziennie po południu jakieś zajęcia dodatkowe, bo jeśli nie to, to później nie zrobią tej wymarzonej przez swoich rodziców kariery w życiu dorosłym? Nie, absolutnie to nie musi tak wyglądać. Myślę, że to jest bardzo istotne podkreślić, że właśnie to słowo musi jest tutaj często problemem. Natomiast chciałbym tylko się upewnić, czy mnie dobrze słyszysz. Doskonale cię słyszę i nawet widzę cię też dobrze. To super, to fantastycznie. Pozdrawiam w ogóle ze Słupska. To też jest w ogóle nad morzem. Natomiast chcę podkreślić jasno, że tak naprawdę bardzo często wpadamy jako dorośli w takie, powiedziałbym, kółko, bardzo delikatnie mówiąc, taką spiralę samonakręcającą się. To znaczy mamy wrażenie, że trzeba jak najwięcej tym dzieciom dać, zrobić, umożliwić. Natomiast często za tym w tle są takie nasze nieuświadomione potrzeby wynikające z naszego życia. Że na przykład my mieliśmy taką ścieżkę życiową, w ramach której nie mogliśmy realizować różnych zamiarów, różnych aktywności, bo na przykład tego nie było. I niejako tak jakby przerzucamy to na dzieci. To najczęściej jest oczywiście powodowane bardzo dobrymi intencjami. Jednakże no, skutek jest raczej przeciwny, bo pamiętajmy o tym, że to, co właśnie jest clue, to jest możliwość realizowania tego, co chcemy. A dzieci często, kiedy są wrzucane nawet w jakieś takie pozornie ciekawe dla nich aktywności, bardzo szybko zaczynają czuć się przemęczone i ostatecznie to niewiele daje. Ale powiedz mi proszę, bo zdarzają się takie momenty, kiedy faktycznie dzieci potrzebują pomocy. Nie radzą sobie z jakimś przedmiotem, fajnie by było, żeby mogły po szkole móc go jeszcze poćwiczyć. Jak to wychwycić? W którym momencie ten moment zauważyć i w ogóle jak go zauważyć, że tak, to jest na przykład ten moment, w którym powinnam zapisać dziecko na korepetycję z matematyki albo właśnie dodatkowo angielski? To znaczy ja cały czas podkreślam, że kluczowe jest po prostu takie autentyczne bycie. Bycie w ogóle w każdej relacji. Natomiast myślę, że w relacji z dzieckiem to sposób szczególny. Bycie, w ramach którego intensywnie włączamy umiejętność słuchania, przy czym słuchanie to nie jest tylko zbieranie słów, ale w ogóle różnych komunikatów płynących często także z całego obszaru niewerbalnego, czyli mówiąc krótko, dziecko można nie powiedzieć, że ono potrzebuje korepetycji, ale na przykład zobaczymy, że na samo wspomnienie o matematyce się krzywi i to może być bardzo cenna już informacja dla nas. Poza tym warto włączyć tak zwane ucho terapeutyczne, które no, przede wszystkim nastawia się właśnie na usłyszenie potrzeb i na pomoc. Mówiąc krótko, po prostu rozmawiajmy. Rozmawiajmy, ale ta rozmowa niech zaczyna się od takiego fundamentalnego komunikatu, pełnego takiej totalnej akceptacji w stylu: posłuchaj, kochanie, przede wszystkim chcę powiedzieć, że dla mnie, tak jak tutaj było w filmie Służące, you is kind, you is smart, you is important. Jesteś po prostu absolutnie good enough. To jest bardzo ważne, to jest bardzo ważne, bo ja obserwuję to wśród moich znajomych rodziców, że tego komunikatu nie ma, że komunikat jest zwykle właśnie taki, że więcej, bardziej, a bo wiesz, syn Basi to w twoim wieku to już zrobił first certificate. No właśnie o to chodzi, a dzieci to wyczuwają i dzieci naprawdę błyskawicznie też wyczują, czy to jest taka autentyczna troska i chęć pomocy, czy to jest jakaś taka próba naprawiania tych dzieci. Ja zawsze podkreślam, żeby za kluczowe przyjąć to, że nikogo z nas nie trzeba naprawiać, bo nikt z nas nie jest zepsuty, tak? Kluczowe jest to, aby właśnie gdzieś tam w rozmowie, po takim totalnym, akceptującym vibe'ie, po prostu powiedzieć: słuchaj, jeżeli potrzebujesz na przykład pomocy, czyli żeby czuć się bardziej komfortowo, bo może nie sprawia ci komfortu na przykład to czy tamto, to pamiętaj, zrobimy wszystko, wszystko po prostu, żeby pomóc ci rozwiązać problem. I oceny nie są najważniejsze, prawda? No ja wychodzę z takiego założenia i chciałabym, żebyś to potwierdził, więc jeszcze raz. Przemku, oceny nie są najważniejsze, prawda? Nie, no w ogóle powiem szczerze, nawet nie są ważne. One mogą być przydatnym narzędziem w osiąganiu różnych celów. Na przykład chociażby, jeżeli ktoś chce realizować swoje marzenia w związku z pracą ze zwierzętami, chce być weterynarzem, no też siłą rzeczy są pewne wymogi służące temu, żeby się dostać na weterynarię, jasne, ale to właśnie kluczowe jest to, żeby to przeinterpretować, czyli traktuję to jako narzędzie, które może mi pomóc realizować marzenia, a nie jako coś, co ja muszę mieć, co jeszcze, nie daj Boże, jakoś kształtuje moją tożsamość, powoduje, że jestem lepszy wtedy, kiedy mam lepsze oceny. Jeżeli tak to odwrócimy, to wtedy naprawdę zmienia się całkowicie nasze podejście.
Zbliża się ten 1 września. Dla wielu dzieci to jest naprawdę duży stres, że muszą do tej szkoły wrócić, wejść też w te relacje, które nie zawsze w szkole są najlepsze. Czy ty jako nauczyciel, bardzo doświadczony, masz jakąś radę, jak te dzieci przygotować, żeby w ten wrzesień weszły no, na pewnym luzie? Nie wiem, czy słuchałem tutaj na pewnym luzie, czy pełnym luzie. Ale pewnym, pewnym. A powinno być na pełnym? Nie, no właśnie chciałem powiedzieć, że gdyby to było pełnym, to bym powiedział, że kurde, to może być niemożliwe do zrealizowania, bo ja nie wiem, czy w ogóle 1 września może być przywitany pełnym luzem. Natomiast na pewnym brzmi to dużo bardziej prawdopodobnie. Ja myślę sobie, Karolino, że tak naprawdę kluczowe jest to, że 1 września jest momentem stresu dla bardzo wielu z nas, dla rodziców także, dla nauczycieli, nauczycielek, dyrektorów, dyrektorek, także w tych naprawdę bardzo trudnych realiach, w których żyjemy. I bardzo jakby ważne jest to, żebyśmy my sobie mogli wspólnie powiedzieć, rozmawiać o tym. Czyli na przykład załóżmy ja jako nauczyciel, czy ty jako rodzic, możemy powiedzieć, słuchaj, wiesz co, zbliża się rok szkolny, ja czuję w związku z tym stres. W momencie, kiedy my się przyznamy do czegoś, do tego, że nam też nie jest łatwo, to wtedy następuje niesamowity, znaczy buduje się niesamowity most. Most porozumienia, zrozumienia i też most, który otwiera nam często to, co powiedzą nam dzieci. Bo my często jakby staramy się, można powiedzieć, robić dobrą minę do złej gry, udawać, że my się nie stresujemy, bo mamy taką no, często dobrą intencję, żeby ochronić przed tym dziecko. Natomiast powtarzam, dziecko to wyczuwa. I ono wtedy wyczuwa, że rodzic na przykład czy nauczyciele są zestresowani, ale mówią, że tak nie jest, więc dziecko też uczy się tego, że raczej nie powinniśmy się przyznawać do emocji. Najlepsze, co można zrobić, to po prostu szczerze powiedzieć, porozmawiać o emocjach. Słuchaj, ja czuję to. Być może nie czujesz stresu, być może czujesz ekscytację, która zresztą tak naprawdę z punktu widzenia neurochemii jest formą stresu. I chodzi o to, żeby powiedzieć sobie, porozmawiać o tym, powiedzieć, że cokolwiek byś nie czuł, jest to okej. I co najwyżej możemy poszukać sposobów na to, żeby na przykład to napięcie zmniejszyć. Sama rozmowa już jest największym zmniejszaczem tego napięcia. Na koniec pytanie z tezą, bo dzisiaj mam taki dzień, że stawiam ci same pytania z tezą. Szkoła może być fajna, prawda? Oczywiście, że tak. Jak najbardziej. Może być fantastyczna i magiczna. Cudownie. Bardzo ci dziękuję, Przemku, za rozmowę. Przemysław Staroń, nauczyciel. Pozdrawiam cię serdecznie. Baw się dobrze w Słupsku. Dzięki bardzo. Pozdrawiam was wszystkich. Pa, pa. No i słyszeliście, szkoła może być fajna, więc nie przejmujmy się, że już za 3 dni ten 1 września. Póki co jeszcze zostały dla uczniów 3 dni wolnego czasu, więc wyjdźcie na dwór, korzystajcie z tego, że ta pogoda jest ciągle naprawdę całkiem fajna. A my widzimy się tutaj w programie Onet Wakacje już w środę i to niestety będzie ostatni program Onet Wakacje, no w każdym razie w tym sezonie. Dziękuję bardzo.